Wydawnictwo Zielona Sowa przedstawia. Holly Web. Łeska. Przerażona kotka. Przekład Jacek Drewnowski. Czyta Marta Grzywacz. Realizacja nagrania firma producencka Gorycki-Sznyterman. Dla Lary. Rozdział pierwszy. Tylko zapakuj to starannie. Powiedziała Kasia do Madzi, kładąc folię bąbelkową na kolanach najlepszej przyjaciółki. Madzia skinęła głową, wygładziła folię i zaczęła owijać nią ramkę z fotografią. Benio wygląda pięknie na tym zdjęciu, powiedziała lekko drżącym głosem. Kasia pokiwała głową. Jak zwykle, ale te fotografie lubię najbardziej. Madzia popatrzyła na zdjęcie. Też na nim widniała. Zostało zrobione w zeszłe lato. Była na nim ona oraz Kasia, a między nimi duży czarny kot Kasi Benio. Gdy dziewczynki siedziały, był niemal równie wysoki jak one. Roześmiała się, zaskoczona, gdy twardy łepek trącił ją w rękę, po czym Benio wdrapał się na jej kolana, by dokładnie sprawdzić, co dziewczynka robi. Spał na skraju łóżka Kasi, ale najwyraźniej stwierdził, że omija go coś ciekawego. Był najbardziej ciekawskim kotem pod słońcem. Myślisz, że będzie mu źle z powodu przeprowadzki? Spytała Madzia, patrząc jak Kasia pakuje do dużego kartonowego pudła książki i ozdoby ze swojego pokoju. Wszystko starannie zapakowane. Nie wiem, Kasia wzruszyła ramionami. W nowym domu jest duży ogród, ale Benio lubi mieszkać tutaj. Tak jak ja, westchnęła żałośnie. Ciągle mam nadzieję, że tata wróci do domu i powie, że to wszystko pomyłka i wcale nie musi wyjeżdżać do pracy do innego województwa. Ale to już chyba przesądzone. Pociągnęła nosem i usiadła na łóżku obok przyjaciółki i benia. Madzia objęła ją ramieniem, a benio przeskoczył na kolana Kasi, po czym stanął na tylnych łapkach, by owinąć przednie wokół jej szyi. Był to jego popisowy numer. Kasia wszystkim mówiła, że ma kota, który umie się przytulać, choć on nie prezentował tego zbyt wielu osobom. Najczęściej Kasi, czasami także Madzi, zwłaszcza jeśli dała mu koci przysmak. Raz nawet objął tatę Madzi, gdy przyszedł po nią i wstąpił na herbatę. Wtedy tata był zaskoczony, ale Madzia zauważyła, że teraz, gdy przychodził po nią, zawsze rozglądał się za Beniem, jakby miał nadzieję, że kot znowu się do niego przytuli. Madzia od dawna namawiała rodziców na przygarnięcie kota. Była niemal pewna, że tamtego dnia Benio przekonał jej tatę. Teraz musiała tylko nakłonić mamę. Kasia znowu pociągnęła nosem. A jeśli nie spodoba mu się nowy dom, może wtedy szukać drogi powrotnej tutaj. W gazetach piszą o kotach, które tak robią. To chyba za daleko, żeby się odważył, odparła Madzia. Te słowa miały być pociechą, ale wywarły odwrotny skutek. Nie chciała myśleć, jak daleko zamieszka jej przyjaciółka. W dodatku Kasia będzie musiała iść do nowej szkoły. Madzia nie umiała sobie tego wyobrazić. Kasia zmarszczyła brwi. – Mam nadzieję, że w pobliżu nowego domu nie ma zbyt wielu kotów. Tutaj Benio rządzi, żaden inny kot nie postawi łapy w naszym ogrodzie. Ale nowy ogród może być już terytorium innego kota. Madzia opuściła wzrok na Benia, siedzącego teraz wygodnie na kolanach przyjaciółki. Kot ziewnął i przeciągnął się, a potem popatrzył na Madzie wielkimi zielonymi oczami. Przynajmniej on nie wyglądał na zaniepokojonego. Nawet jeśli ten ogród jest terytorium innego kota, nie sądzę, żeby było nim zbyt długo, stwierdziła Madzia i go pogłaskała. Kasia ze śmiechem pokiwała głową. Może i tak, Beniu nie walczy zbyt często, ale myślę, że kiedy już to robi, to po prostu siada na innych kotach i je miażdży, westchnęła. Chyba muszę się zabrać za pakowanie. Mama mówi, że powinnam skończyć już wczoraj. Delikatnie zepchnęła Benia z kolan, a on czmychnął i schował się między pudłami. Madzia znowu zajęła się owijaniem zdjęcia folią. Będzie bardzo tęsknić za Kasią. Wiedziała, że Kasia też będzie za nią tęsknić, ale koleżanka trochę przypominała Benia. Była silna, energiczna i pewna siebie. Na pewno szybko zyska nową paczkę przyjaciółek i to im będzie pokazywać swojego słynnego, umiejącego się przytulać kota. Podaj mi taśmę, zakleję to pudło. Madzia podała Kasi taśmę klejącą, po czym zapakowała następną ramkę ze zdjęciem. — Gdzie się podział Benio? — spytała po kilku minutach. — Jest pod łóżkiem, no nie? — odrzekła Kasia i się pochyliła. Lecz kota wcale tam nie było. Nagle rozległo się dudnienie, a potem stłumione miałknięcie. — Wlazł do pudła! — Madzia zachichotała. Kasia popatrzyła na duże kartonowe pudło, które właśnie zakleiła. Nie mógł, mruknęła, ale nie była tego pewna. Zerwała taśmę i wieko rozchyliło się, po czym wyłoniła się duża czarna głowa z błyszczącymi gniewnie, zielonymi oczami. Benio wygramolił się ze środka i syknął ze złością. Nie powinieneś tu wchodzić, Kasia parsknęła śmiechem. Jesteś zbyt wścibski. Madzia też się śmiała, ale cały czas myślała, że będzie za nimi bardzo tęsknić. Kasia i jej mama odprowadziły Madzie do domu. Szło się tam zaledwie pięć minut, a dzień był ciepły i słoneczny. Idealna pogoda na ferie wielkanocne. Gdyby Kasia nie wyjeżdżała już jutro, spędziłyby mnóstwo czasu w parku, a może nawet wybrałyby się na jakąś wycieczkę. Te koty, które mieszkają w sąsiednim domu, są prawie takie duże jak Benio, zauważyła mama Kasi, gdy doszły do ogrodu Madzi. Znowu siedzą na żonkilach mamy. Madzia westchnęła. Wbiegła do ogrodu i próbowała przegonić dwa duże rude koty siedzące na kamiennej donicy, w której mama zasadziła mnóstwo cebulek. Z jakiegoś powodu tygrys i kitek uznały, że to świetne miejsce do siedzenia, przez co żonkile były już trochę połamane. Jej mama otworzyła drzwi wejściowe. Słyszałam, że idziecie dziewczynki. O, nie, znowu te okropne kocury. Tygrys prychnął na Madzie z wściekłością, gdy próbowała zepchnąć go z kwiatów, a potem miałknął. Był zupełnie inny niż uroczy, łagodny Benio. W końcu zeskoczył i oba koty oddaliły się wolnym krokiem, oglądając się na Madzie. Gdy mamy rozmawiały, Kasia zarzuciła przyjaciółce ręce na szyję. Obiecaj, że będziesz codziennie dzwonić, opowiadaj o wszystkim, co się dzieje w szkole, dobrze? Madzia pokiwała głową. I pamiętaj, że masz przyjechać na długi weekend. Lepiej już chodźmy, powiedziała mama Kasi. Jutro czeka nas długi dzień, a przed nami jeszcze trochę pakowania. I było po wszystkim. Kasia i jej mama odeszły alejką, pomachały na pożegnanie i Madzia została sama. Skończyłam! oznajmiła Madzia, odsuwając niedojedzony obiad. Mama ugotowała jej ulubiony makaron, ale dziewczynka po prostu nie była głodna. Tata nachylił się i objął jej ramiona Myślisz, że powinniśmy jej powiedzieć? Pocieszyć ją? Zwrócił się do mamy, a ona skinęła głową Co powiedzieć? Madzia ze smutkiem pociągnęła nosem Pamiętasz, jak mówiłam ci, że kotka mojej przyjaciółki Danusi ma kocięta? spytała mama O tak, pokazywałaś mi zdjęcie w telefonie Kocięta były śliczne Niektóre miały ubarwienie tricolor, a to moje ulubione to dobrze się składa. Jeden z nich będzie twój. Dziewczynka zamrugała powiekami. Dostanę kotka? Możesz wybrać, którego chcesz. Danusia chce znaleźć domy dla wszystkich, a my uznaliśmy, że będzie ci miło, jeśli dostaniesz kota, skoro od tak dawna o tym marzysz. Zwłaszcza, że teraz na pewno będziesz tęskniła za Kasią. Może dzięki kotkowi Wielkanoc nie będzie aż tak smutna. Mama popatrzyła na córkę z niepokojem. Nie chcemy odwrócić Twoich myśli od tęsknoty, Madziu. To naprawdę przykre, że Twoja przyjaciółka się wyprowadza. Po prostu ten moment wydał nam się odpowiedni dodał tata. Madzia skinęła głową. Jest odpowiedni szepnęła. Choć nic nie mogła poradzić na to, że ciągle było jej smutno z powodu przeprowadzki kasi, w głębi duszy miała ochotę skakać i krzyczeć z radości: kotek, kotek, dostanę kotka! Rozdział drugi. Mama pokazała Madzi więcej zdjęć kotków, ale zwierzątka nie były zbyt dobrze widoczne na ekraniku telefonu. Trzy były rude, a dwa trójbarwne. Piękne, czarno-biało-rude kociaki. Wszystkie leżały skulone i wtulone w siebie nawzajem oraz w matkę, która była czarna, tak jak Benio. Madzia chciała dostać kociątko tricolor. Tygrys i Kitek zniechęciły ją do rudzielców. – Kiedy ja mogę zobaczyć? – spytała następnego ranka przy śniadaniu. Mama uśmiechnęła się. Uzgodniłam, że odwiedzimy je dziś po południu. A jeśli zdecydujesz, którego kotka chcesz, możesz wziąć go do domu już dzisiaj. Po drodze do Danusi moglibyśmy wstąpić do sklepu zoologicznego i kupić wszystko, co będzie potrzebne kociakowi. Okazało się, że potrzebnych jest bardzo dużo rzeczy. O legowisku Madzia pomyślała. I o miseczce również. Ale nie zdawała sobie sprawy, że będą musieli kupić tak wiele innych rzeczy. Obróżkę, szczotkę do czesania, karmę, specjalne przysmaki, dzięki którym kotek będzie miał zdrowe zęby oraz oczywiście zabawki. Już mieli zapłacić za wszystko i wyjść, gdy mama się zatrzymała. Och, jestem nieprzytomna. Zapomniałam. Danusia mówiła, że potrzebny będzie transporterek, aby przewieźć kotka do naszego domu. Madzia uśmiechnęła się do siebie i pomyślała. Do domu? Bardzo podobała jej się myśl, że ich dom będzie domem także dla małego kotka. Jeśli kupicie coś jeszcze, w samochodzie nie będzie miejsca dla kotka mruknął tata. Ale dziewczynka wiedziała, że tylko żartuje. Możemy już jechać do pani Danusi? spytała z nadzieją, gdy kilka minut później pakowali wszystko do bagażnika. Mama skinęła głową i uściskała córkę. Bardzo się cieszę z kociaka! Madzia zarzuciła jej ręce na szyję. — Ja na pewno bardziej. Tata wsiadł do samochodu i zatrąbił. — Chodźcie już, jestem bardzo ciekawy i chciałbym jeszcze dzisiaj zobaczyć te kociaki. — O, popatrzcie na nie! — wykrzyknęła Madzia. Przystanęła w drzwiach kuchni i patrzyła. Wszystkie kocięta spały w dużym koszu w kącie pokoju. Kosz stał przy kaloryferze, a podłogę dookoła zasłano gazetami. Trening czystości bardzo dobrze im idzie. Gazety leżą tylko na wypadek, gdyby nie zdążyły do kuwety, wyjaśniła pani Danusia. Do tej pory trzymaliśmy je w kuchni, ale w tym tygodniu ciągle uciekają. Ile już mają? spytała Madzia. Wydawały się takie maleńkie. Nie chciało jej się wierzyć, że są już gotowe na rozstanie z mamą. Wczoraj skończyły dziesięć tygodni. Kiedy się okazało, że drapka jest w ciąży, kupiliśmy książkę o wychowaniu kociąt, a w niej radzono, by trzymać się przy matce do tego wieku, żeby zdążyła nauczyć je wszystkiego, co powinny wiedzieć. Poza tym w ten sposób spędzą więcej czasu z rodzeństwem i nauczą się wzajemnych kontaktów. – Planowałaś w ogóle, że drapka będzie miała kociaki? – spytał tata Madzi. Pani Danusia westchnęła. – Nie, to było kompletne zaskoczenie. Chcieliśmy wysterylizować drapkę, ale za długo to odkładaliśmy. Gdy tylko wróci do normalnego stanu po urodzeniu kociąt, zabierzemy ją do weterynarza. Kocham małe kotki, ale więcej ich nie chcę. Chce pani któreś zatrzymać? spytała Madzia, klękając przy koszu. Nie wyobrażam sobie, jak może je pani oddać. Są takie cudowne. Pani Danusia pokiwała głową. Wiem, chciałabym je zostawić, bo drapka będzie smutna, kiedy je straci, ale zawsze chcieliśmy mieć tylko jednego kota. Jeszcze zobaczymy. sporo ludzi jest zainteresowanych ich adopcją. uśmiechnęła się do madzi. Ale ty możesz wybrać pierwsza. Twoja mama zarezerwowała kociaka już kilka tygodni temu. Dziewczynka podniosła na mamę wdzięczne spojrzenie. Dzięki mamo. Okazja wydawała się idealna, jesteś już wystarczająco duża, żeby opiekować się zwierzęciem. Będę się bardzo starać, obiecuję, powiedziała Madzia. Będę nawet sprzątać kuwetę. Zaglądając do legowiska, była pewna, że da sobie radę ze wszystkimi obowiązkami. Kocięta usłyszały ich głosy i zaczęły się budzić. Drabka z uwagą przyglądała się Madzi, wyraźnie pilnując swoich dzieci. Jedno z rudych kociąt wysunęło łepek i z zaciekawieniem popatrzyło na dziewczynkę. Roześmiała się, a zaskoczone zwierzątko szerzej otworzyło oczy. O, przepraszam, szepnęła: Nie chciałam cię przestraszyć. Wszystkie kocięta już się obudziły i patrzyły na nią dużymi zielonymi oczami. Madzia westchnęła. Jak mam wybrać jedno z was, mruknęła. Nie sądziła, że mogłaby mieć rudego kociaka, ale one też były urocze. Ich różowe noski kontrastowały z pomarańczową sierścią. Trójkolorowe kociątko oparło łapki na boku legowiska i trąciło noskiem dłoń Madzi. Nosek był zimny i łaskotał, ale dziewczynka stłumiła śmiech. Nie chciała spłoszyć malucha. Czy to kotka? Spytała szeptem. Domyślała się, że rudek ocięta to chłopcy, a trójbarwne dziewczynki. Wiedziała jednak, że nie zawsze tak jest. Tak, jest słodka, bardzo przyjazna, uwielbia, kiedy głaszcze się ją po łebku. Kotka popatrzyła z nadzieją na dziewczynkę, która delikatnie podrapała ją w czubek głowy. Benio zawsze to lubił. Kicia zamruczała i przekręciła łepek na bok, wciskając się pod rękę Madzi. Jest śliczna, stwierdziła cicho, mama dziewczynki. Możemy ją wziąć? Spytała Madzia. Kotka ciągle mruczała i tuliła się do jej dłoni. Była taka mała i taka cudowna. Dziewczynka bardzo chciała ją wziąć na ręce, ale nie miała pewności, czy powinna. Kotka sama rozwiązała ten problem, gramoląc się przez krawędź legowiska. Było elastyczne, a boki miało tak wysokie, że kotka wyglądała, jakby próbowała wydostać się z miękkiego zamku. Przy tym wszystkim było dużo drapania, ale w końcu maleństwo wylądowało na podłodze i wyglądało na bardzo dumne z siebie, gotowe podjąć wspinaczkę na kolana madzi. O, masz pazurki! dziewczynka zachichotała i ostrożnie wsunęła dłoń pod brzuszek kotki, by trochę jej pomóc. Kotka dostała się wreszcie na jej kolana i wydawała się dość zmęczona po tym wysiłku. Zamruczała jednak głośno, gdy dziewczynka zaczęła ją głaskać. Zdaje się, że ona też chce być nasza, powiedział tata i wyciągnął palec, by podrapać kicie za uszami. Jak ją nazwiemy? Madzia popatrzyła w dół na kotkę, która właśnie zwijała się w zgrabną kulkę. Widzicie tę rudą łatę na jej grzbiecie? Nie macie wrażenia, że kształtem przypomina łezkę? Łeska? Mama roześmiała się. Bardzo ładne imię dla kotki. Rzeczywiście ta łata wygląda jak łeska na tle białej sierści. Madzia pokiwała głową. To będzie dla niej idealne imię. Madzia miała całą resztę ferii wielkanocnych na to, by poznać łeskę i się z nią bawić. Rodzice mieli rację. Dzięki kotce dziewczynce zostało mniej czasu na zamartwianie się powrotem do szkoły bez kasi. Miała też dużo czasu na czytanie. W sklepie zoologicznym kupiła książkę o kotach, a z biblioteki wypożyczyła ich jeszcze kilka. Czy pani Danusia zabrała kociaki na pierwsze szczepienia? Madzia spytała mamy przy śniadaniu na zajutrz po przyniesieniu łezki do domu. Łezka siedziała na kolanach dziewczynki i z nadzieją spoglądała na jej śniadanie. Kotka pewnie myślała, że płatki są bardzo podobne do jej kocich krokiecików, chociaż nie pachną tak samo. Wyciągnęła szyję i powąchała je. Z pewnością nie były to kocie krokieciki, ale i tak pachniały bardzo smacznie. Łeska oparła przednie łapki na krawędzi stołu i różowym jak malina języczkiem zlizała krople mleka, która Madzia rozlała. Było słodkie i zimne. Łeska lekko zadrżała, zadowolona. Dziewczynka przeglądała książkę o kotach i nie zauważyła, że kicia przesuwa się troszkę do przodu, po czym wkłada język do miseczki, by wychłeptać resztę mleka. Posilała się dłuższą chwilę, nim Madzia to zauważyła. Łezko, nie wolno ci tego jeść. Oj, mamo, zobacz, ona ma całe wąsiki w mleku. Łezka usadowiła się z powrotem na kolanach dziewczynki i radośnie oblizywała wąsiki. Wolała swoją karmę, ale taka odmiana była całkiem miła. Masz ci los. Taka odrobina nie powinna jej zaszkodzić. Skończyłaś już tak? A wracając do sprawy, owszem, Danusia dała nam świadectwo szczepień. Mama zajrzała do teczki, która leżała na blacie. Zrobiła je mniej więcej trzy tygodnie temu. Madzia jeszcze raz zerknęła do książki. W takim razie musimy łeskę niedługo zabrać do weterynarza. Powinna mieć drugie szczepienie trzy tygodnie po pierwszym. A potem, kiedy miną kolejne trzy tygodnie, będzie mogła w końcu wyjść na zewnątrz. Zgadza się. To samo napisała tu Danusia. Powiedziała też, że powinniśmy wtedy wszczepić łesce mikrochip. Dziewczynka przytaknęła. W książce także była o tym mowa. Maleńki Chip wszczepiało się pod skórę na karku kociątka. Chip zawierał specjalny numer, dzięki któremu każdy weterynarz mógł łatwo zidentyfikować łezkę, gdyby się zgubiła. Jutro zadzwonię do weterynarza, Madziu. W niedzielę klinika jest pewnie zamknięta. Madzia przytaknęła. Coś mi się przypomniało. Mogę zadzwonić do Kasi, mamo? Muszę jej opowiedzieć o łezce. Na szczęście okazało się, że weterynarz ma wolny termin w poniedziałek po południu, bo ktoś odwołał wizytę. Madzia chciała jak najszybciej zaszczepić łeskę, żeby móc bawić się z nią w ogrodzie. Wiedziała, że Kicia będzie zachwycona. W domu była bardzo odważna. Ciągle wspinała się na meble, uwielbiała też buszować pod kołdrą Madzi, a potem znienacka na nią wyskakiwać. W trakcie podróży do weterynarza Madzia postawiła transporterek obok siebie na tylnym siedzeniu, a Łeska z niepokojem spoglądała na nią ze środka. Kotka, dotychczas tylko raz siedziała w transporterku w czasie podróży do domu Madzi i myślała, że teraz może wracają do jej dawnego domu. Łęska tęskniła do zabaw z braćmi i siostrami, ale harce z Madzią były równie miłe, a przede wszystkim dziewczynka nie wskakiwała na kotkę i nie próbowała gryźć jej uszu, tak jak najstarszy rudy brat. Łęska zdecydowanie wolała dom Madzi. Kotka wydała z siebie żałosny jęk, gdy dziewczynka wyniosła transporterek z samochodu, lecz po chwili dostrzegła, że wcale nie przyjechały do poprzedniego domu. Pomieszczenie pachniało bardzo dziwnie. Ostra chemiczna woń drażniła wrażliwy nosek kotki, ale była zarazem jakby znajoma. Czy łezka już tu kiedyś była? Nadia postawiła transporterek na podłodze i łezka zaczęła podejrzliwie wężyć. Poczuła dziwną, niepokojącą woń. Kotka rozpoznała, że to zapach psa. Do jej dawnego domu raz przyszedł pies i wcale jej się nie spodobał. Teraz poruszyła się niespokojnie, bo pies zbliżał się do niej. Łezka wydała z siebie przerażony pisk, gdy przed jej transporterkiem pojawił się kudłaty pysk. Szczeniak ostrożnie zajrzał do środka i trącił nosem druciane drzwiczki. Kotka zjeżyła się. Sierść stanęła jej dęba, a ogon zrobił się puchaty i dwa razy większy niż zwykle. Syknęła na psa z wściekłością. To był przecież jej transporterek. Machnęła mu pazurkami przed nosem, ale zadrapała tylko druty. Barni nie! Zawołał jego właściciel. Oj, bardzo przepraszam, mam nadzieję, że nie przestraszył Kici. Mama Madzi roześmiała się. Właściwie zdaje mi się, że próbowała się bić. To bardzo zadziorne maleństwo. Dziewczynka z niepokojem zajrzała do środka. Nic ci nie jest? Przepraszam łesko, pomagałam mamie wypełnić formularze. Nie zauważyłam, co się dzieje. Po chwili uśmiechnęła się z ulgą. Łezka siedziała w transporterku z ogonkiem owiniętym wokół łapek, jakby wcale się nie bała jakiegoś psa. Rozdział trzeci Będzie za mną tęsknić, kiedy będę w szkole, powiedziała Madzia z niepokojem. Miała kurtkę, plecak, torebkę z drugim śniadaniem oraz kociątko siedzące na ramieniu i z zainteresowaniem obwąchujące plecak. Pierwszy raz nie będzie mnie tutaj, żeby się z nią bawić. Ale ja tu będę, zauważyła mama. Pracowała na niepełny etat w innej szkole, więc miała wolne poniedziałki i piątki. Będę się z nią bawić, obiecuję. A jutro tata pracuje w domu. Łeska stopniowo przywyknie do tego, że zostaje sama. Wszystko będzie dobrze. Dziewczynka z powątpiewaniem pokręciła głową. Przez całe święta bawiła się z łeską i ją głaskała. Teraz nie mogła sobie wyobrazić całego dnia w szkole bez niej. I bez Kasi. Chodź, Madziu, musimy już iść. Dziewczynka westchnęła i ostrożnie odczepiła pazurki łeski od kurtki. Delikatnie odstawiła kotkę i poczochrała jej uszka. Bądź grzeczna, powiedziała, niedługo wrócę. Kicia podniosła na nią wzrok. Nie rozumiała, co się dzieje, ale po głosie poznawała, że dziewczynka nie jest szczęśliwa. Wydała z siebie ciche, niepewne miałknięcie i poklepała łapką nogę dziewczynki, prosząc, by ta znowu ją podniosła. — Madziu, już! — poleciła mama z naciskiem, widząc, że córka jest bliska płaczu. Gestami wskazała jej drzwi i łezka została w domu zupełnie sama. Kotka przez chwilę siedziała przy drzwiach, licząc, że wrócą, ale nie słyszała żadnych kroków na chodniku. Była zdezorientowana, nie rozumiała, dlaczego Madzia sobie poszła. W końcu podreptała z powrotem do kuchni. Czasem widziała, jak madzia, mama i tata korzystają z tylnych drzwi, ale kotce nie wolno było jeszcze przez nie wychodzić. Czekała z nadzieją, że może wejdą właśnie tamtędy. Łezka czekała bardzo długo, ale tylnymi drzwiami też nikt nie wszedł do środka. Zaczęła więc wędrować po domu, pomiałkując co jakiś czas. Kotka nie wiedziała, gdzie się wszyscy podziali, i czy wrócą. Przez chwilę patrzyła na schody, ale wspinaczka ciągle była dla niej zbyt trudna. Madzia kilka razy wnosiła ją na górę, ale samodzielne pokonanie całych schodów zajmowało kotce całe wieki. Smętnie poczłapała do salonu i czepiając się pazurkami, wdrapała się po fioletowej narzucie, którą mama Madzi zasłała kanapę. Było już na niej sporo drobnych śladów pazurków. Łezka bowiem szybko odkryła, że oparcie sofy to znakomite miejsce do obserwacji. Usiadła, wyglądając przez okno z nadzieją, że zobaczy nadchodzącą Madzie. Zamiast niej ujrzała duży, rudy pyszczek i wpatrzone w siebie oczy. Kotka była tym tak zdumiona, że odskoczyła w tył z przerażonym miałknięciem i spadła na siedzisko kanapy. Nie wiedziała, co to było. Czyżby inny kot zaczaił się w jej ogrodzie? Łezka jeszcze nigdy nie wychodziła do ogrodu, ale była niemal pewna, że należy do niej. Siedziała na kanapie roztrzęsiona, nie mając odwagi na to, by wspiąć się ponownie na oparcie i jeszcze raz wyjrzeć przez okno. Tamten kot był od niej znacznie większy. Łezka bała się, że może ciągle tam jest. W końcu znowu wdrapała się po narzucie i wyjrzała za oparcia. Wielki rudy kocur zniknął. Łeska poczuła taką ulgę, że skuliła się na oparciu i zasnęła. Wszystko było w porządku, Madziu, powiedziała mama, gdy wyszły ze szkoły. Kiedy wróciłam po tym, jak odwiozłam ciebie i zrobiłam zakupy, spała na oparciu kanapy. A przez resztę dnia co jakiś czas ją głaskałam i czuła się bardzo dobrze. Dziewczynka pokiwała głową z wyraźną ulgą. Przyspieszyła, aby szybciej znaleźć się w domu i spotkać się z łezką. O zobacz, wygląda przez okno i na nas czeka! Madzia się rozpromieniła. Pobiegła ścieżką przez ogródek, patrząc jak kotka zeskakuje z oparcia kanapy. Słyszała cichy szurgot łapek, a potem gorączkowe miałczenie i odgłos drapania drzwi. Gdy tylko mama je otworzyła, dziewczynka podniosła łezkę i mocno ją przytuliła. Ciekawe, czy nas wypatrywała i dlatego weszła na oparcie. Możliwe, mama parsknęła śmiechem. Chociaż myślę, że jest po prostu wściwska. Lubi obserwować przechodzących ludzi. Tak czy owak, jak było w szkole? Madzia zauważyła, że mama stara się ukryć troskę w głosie. Wzruszyła ramionami. Okej. Okay. Z kim się działaś? Z Lucynką i z Romą. I było w porządku? Mhm. Madzia nie chciała mówić mamie, że cały dzień była smutna i samotna i że choć ślucynka i Roma były bardzo miłe, prawie z nimi nie rozmawiała. Ciągle myślała, że to przyjaciółki Kasi, a nie jej i że tak naprawdę wcale nie chcą się z nią zadawać. Na szczęście na długiej przerwie grały w koszykówkę, więc nie musiała sama snuć się po boisku. Ale nie na każdej długiej przerwie była koszykówka. Następnego dnia w szkole wcale nie było łatwiej. Podobnie jak kolejnego, ale Madzia miała przynajmniej na pociechę czekającą w domu łezkę. I wprost nie mogła się doczekać soboty. Weterynarz powiedział, że łezka może wtedy w końcu wyjść do ogrodu, mimo że od szczepienia nie minęły jeszcze pełne trzy tygodnie. Zapewnił, że nie ma problemu, jeśli nie będzie się spotykała z innymi kotami. W sobotni poranek Madzia nie dała kotce tak obfitego śniadania jak zwykle a na wypadek gdyby długo bawiły się w ogrodzie, dziewczynka zabrała pełną torebkę ulubionych kocich krokiecików o smaku kurczaka. Łezka wciąż wpatrywała się podejrzliwie w swoją miseczkę i zastanawiała się dlaczego zjedzenie śniadania zajęło jej mniej czasu niż zazwyczaj, gdy nagle zauważyła, że tylne drzwi są otwarte na oścież. Oczywiście już wcześniej widywała je otwarte, ale wtedy zawsze ktoś ją mocno trzymał i zatrzaskiwał je tak szybko, że nie mogła się wyswobodzić i podejść bliżej. Łezka podkradła się teraz do drzwi, pochylona nisko nad podłogą, spodziewając się, że w każdej chwili złapie ją albo Madzia, albo jej mama. Ale Madzia była na zewnątrz, stała przy drzwiach i wołała kicie. Łezka wybiegła tak szybko, że omal się nie przewróciła na progu. Otrząsnęła się ze złością i podreptała ścieżką do dziewczynki. Ile tu było zapachów! Łezka z ciekawością powąchała trawę i trąciła ją łapką. Źdźbła były chłodne, wilgotne i wyższe od niej. Masz przysmaki? W drzwiach pojawiła się mama. Na wypadek, gdyby łezka próbowała uciekać. Pamiętaj, że jeśli się postara, może przejść pod ogrodzeniem. Madzia pomachała foliowym woreczkiem. Wszystko w porządku. O mamo, spójrz, zobaczyła motyla. Pomarańczowy motyl fruwał bez trosko nad noskiem łezki, która patrzyła na niego ze zdumieniem. Wcześniej Madzia dawała jej do zabawy kawałki sznurka i pierzaste zabawki, ale czegoś takiego kotka jeszcze nie widziała. Wyciągnęła łapkę i próbowała pacnąć owada, a potem chciała to zrobić drugą łapką, lecz motyl poleciał za nią i omal się nie przewróciła, próbując go ścigać. Nie możesz go zjeść, łesko, powiedziała ze śmiechem Madzia. Myślę, że motyle nie są dla ciebie zdrowe. To same nóżki i skrzydełka. Założę się, że nie są smaczne. Kicia patrzyła za motylem, który machając szybko skrzydełkami, przeleciał nad płotem do sąsiedniego ogrodu. Zdaniem kotki wyglądał nadzwyczaj smakowicie. Nie potrafiła jednak sforsować wysokiego ogrodzenia, by ruszyć w pogoń.